My realizowaliśmy projekt pod tytułem Nauka pod kanotem, porównanie systemów edukacyjnych w Polsce i Wielkiej Brytanii. Pierwszym etapem naszej pracy było przygotowanie wirtualnych ulotek, w którym zebraliśmy szczegółowe informacje o systemie edukacyjnym Wielkiej Brytanii. Dawid zajmował się systemem oceniania, o ocenach, zachowanie i dyscyplina. Piotrek analizował przedmioty szkolne i godziny zajęć. Ja sprawdzałem rodzaje szkół i praktyki w szkołach zawodowych. Jurka porównywała szkoły prywatne i publiczne, opłaty za szkoły i wyposażenie szkół. Natomiast Bartek prześledził plan ruchu szkolnego, podręczniki i spotkania z nauczycielami. Na podstawie wykonanych ulotek mogliśmy przygotować się do dyskusji, podczas gdy omówiliśmy, co będzie nowością dla ucznia, który wyjeżdża z Polski do Wielkiej Brytanii, a co go nie zaskoczy. Na zakończenie chcieliśmy przedstawić wam krótką inscenizację. Tutaj przybliżę wam kilka różnic i podobieństw między szkołą polską i brytyjską. W Wielkiej Brytanii uczniowie uczą się kojarzenia faktów i wyciągania wniosków. Natomiast w Polsce duży nacisk kładzie się na chronologię i znajomość szczegółów. W którym roku Kolumb odkrył Amerykę? A kto to był w ogóle ten Kolumb? Dawid? A ja mam pytanie a propos dinozaurów. Jak to możliwe, że żyły tak dawno temu, skoro Ziemia ma tylko 2000 lat? O, chłopie! Majdir, powiedzcie mi, kto był carem w Rosji w połowie XVI wieku? Iwan IV Groźny. Hej, kto poprowadził wojska greckie w bitwie pod Termopilą? King Leonidas. Great. Skoro wiemy to wszystko, to zajmiemy się powstaniem ściany Hadrianu. Let's start now. Geografia w Polsce jest bardziej szczegółowa niż Wielkie Brytanie. Dobrze, Dawidzie. Gdzie znajduje się Rosja? Tutaj. Bardzo dobrze. Wielka Brytania? Tutaj. Pięknie. Afryka? Gdzieś tutaj obstawiam. Nie, to jest morze! Ale dobrze, to jest Polska. Tu jest Polska. Najmniejszy sukces uczniów doceniany pozytywnym wzmocnieniem. Dobrze, Dawidzie. Możesz grać. Przygotowują jedzenie do szkoły. Natomiast w Anglii uczniowie dostają już gotowe. Masz? Mam. Polski produkt? Polski. Polski.
Polsce do dyscypliny podchodzi się bardzo poważnie. Dawid, to jest twoja piąta uwaga w tym tygodniu! A jest wtorek! Złe oceny! Zły stosunek do uczniów i nauczycieli! A teraz jeździsz sobie deskorolką po szkole! Rekwirujemy ci ją! Masz obniżone zachowanie! I jeszcze twoi rodzice są wezwani na rozmowę. Ale ja nie mam deskorolki nawet. Bezczelny jeszcze. Fajnie może być. I'm sorry. Na przeprosiny jest już za późno. Rzuciłeś koleżance gumą do rzucia we włosy. Ona musi jest teraz mieć obcięte. Wiesz, jak ona się czuje? Ale to było przypadkiem. Stop! Żadnych tłumaczeń. Zostajesz dzisiaj 2 godziny po lekcji i w sobotę od rana widzimy się na detencie. Nauka języka ojczystego w obu krajach polega głównie na umiejętności interpretowania literatury. Julia, twoje esej są same błędy! Niemożliwe. No spójrz. No cóż, wie pan, ja się uczę na błędach. Wszyscy dostaliście 6 z esejów. Ale Brian, ty masz 5. Why? Nie napisałeś tematu, oddałeś pracę po terminie i najgorsze jest to, że nie było w ogóle kropek. That's impossible! To powinien dostać 5+! Fajnie w ciebie. Na lekcji WF-u najważniejsze jest zorganizowanie ucznia. Julia, dlaczego ty nie ćwiczysz? I co ty w ogóle robisz za tym kantorkiem? Nic nie robię. No właśnie, ty nic nie robisz. Brian, dlaczego nie ćwiczysz? Woli mnie noga. O no, musi mieć do niej niski. No to na zakończenie chcieliśmy podziękować panu Kielecie za to, że dał nam trochę czasu, to pomagał nam i bez niego to ten projekt byłby taki... tak wyleczył.